No i dobra, pokażę wam o co, co mi się tutaj dzieje. Klikam, jakiś tam wykrył. Wirtualny joystick, mogę sobie wpisać swoją nazwę kontrolera, niech będzie wicher. Skonfigurować mogę dać tak. Jest to kierownica, gamepad, inne, kierownica, stryk i mamy, oczywiście wszystko jest nieaktywne, ster left, disconnect, disconnect, disconnect. Jak kliknę myszką na przykład, żeby coś zmienić, raz klikam, drugi, trzeci, nic nie działa. Jak kliknę dwuklik, to wciska mi się myszka, po prostu myszką teraz będę sterował w lewo. Nie mogę, klikam raz, dwa, trzy, cztery, nic nie mogę tutaj, o, zrobić. I mogę to usunąć, jak usunę, to już koniec, to już nic nie przypiszę, o. Skręcam w prawo, w lewo, nic. Klikam myszką, raz, dwa, trzy, cztery, nie może mi się tutaj nic stać aktywne. Jak kliknę szybko dwuklikiem, to mi skakuje lewy przycisk myszy. ID3, P3, U, to jest lewy przycisk myszy, czyli będę skręcał lewą myszką. No ale dobra, usuwam ten. Keyboard daję sobie jeszcze raz, control setting, mam wykryte, klawiatura, THR500, G27, virtual joystick, niby wszystko jest wykryte. To jest ten przeze mnie ustawiony profil, usuwam go, żeby nie było tam wątpliwości i mam automatyczny. Ten, który wykryła gra, Logitech G27 Pedal Shift, czyli mogę tylko i wyłącznie zmieniać manetkami biegi. Nie mogę przypisać sobie shiftera ani innego przycisku. Już wam pokazuję, o co chodzi. Mam ustawione to, pstryk, pstryk. Primary function, tutaj jest wszystko ok. Prawo, lewo to będzie działać. Spróbujemy sobie nawet przypisać jedynkę i to samo, jako shifter. Mogę ruszać, nie jest nieaktywne, jest nieaktywne. O, jak kliknę dwa razy, to mam znowu myszkę. Myszka mi skakuje. Więc muszę to znowu usunąć. Dam sobie na przykład co? Tutaj była ta nieszczęsna kamera w środku, czyli wyżej, niżej. Wyżej, niżej. Bliżej i tak dalej. O tutaj, tu jest do przodu, powinienem fotel przesunąć, adjust it forward. No i co? I to samo, kliknę raz, kliknę jakiś przycisk na klawiaturze, na przykład E, nic, nic, klikam myszką raz, dwa, trzy, jak kliknę dwa razy, to mi wskakuje lewa myszka, o, lewa myszka, muszę usunąć i to samo, kliknę na tym raz, powinienem wcisnąć przycisk na klawiszy, na klawiszu R i powinno wskoczyć R. Klikam znowu raz, nic, dwa, nic, trzy, nic, dopiero dwuklik szybki, pstryk, pstryk, powoduje to, że adjust seat forward mam pod lewą myszką. I koniec, nic innego nie mogę tu edytować, zmieniać, dodawać, kompletnie nic. I w manualnym ustawieniu, tym automatycznym Logitech G27, ani jak stworzę sobie od nowa, po prostu masakra. I dla mnie... Według mnie to dyskryminuje tą grę, bo no bo ja po to mam, nie kupiłem sobie THR skrzynię biegów, żeby no po...